Chciałem zacząć z takim chicagowskim akcentem, żeby powiedzieć, że tu będziemy o globalnych sprawach mówić, ale stwierdzimy sobie, daruję to, choć rzeczywiście będziemy mówić o sprawach globalnych. Bartek poprosił mnie o to, żeby powiedzieć trochę z perspektywy mojego doświadczenia na przykładzie zarówno branży nieruchomości, jak i branży turystyki online, o tym, jak można przenieść biznes z offline'u do online'u. Bardzo mi się podobało to, że Bartek, my że nie umawialiśmy się jakby na to, wspomniał, że spora część polskiego e-commerce'u jest ciągle w offline'ie. Ja też będę jakby w jakiś sposób do tego nawiązywał dzisiaj i mam nadzieję, że uda mi się też pokazać, dlaczego ja tak uważam, dlaczego ja widzę, że wiele firm, które są tak naprawdę, że udają albo mówią, że są w internecie, tak naprawdę są w tej offline'owej części internetu. Na razie może to dziwnie brzmi, ale możliwe, że uda mi się to dzisiaj trochę wam pokazać. Jeśli ktoś chciałby w trakcie tej prezentacji wypowiadać się na Twitterze, to jak najbardziej można wzmiankować, że tak powiem, tego ptaszka i naszego nika. Można mówić też po angielsku, bo większość followerów tam jednak jest z tym chicagowskim akcentem, więc po polskiego mogą nie zrozumieć. Aczkolwiek też tych followersów nie ma jeszcze wielu, więc zapraszam. Nie ma tych followersów wielu, ponieważ projekt Room Auction dopiero tak naprawdę zaczyna swoją drogę. Jest to pewne jakieś reinkarnacja tego projektu, bo on zaczął w 2003 roku, ale tak naprawdę na dobre to zaczął 3 tygodnie temu, więc stąd będziecie pewnie mieli szansę dzisiaj dostrzec spory zgrzyt pomiędzy tym, czym mówię, czym Room Auction jest, a tym, czym wydaje się, że jest. Ale też Kawasaki zawsze mówi tak, że jak jesteś mały, udawaj, że jesteś duży, jak jesteś duży, udawaj, że jesteś mały. Tak szczególnie w negocjacjach z klientami to jest istotna sprawa. Jak chcesz coś kupić, to wtedy jesteśmy malutcy, biedni i bardzo malutcy, a jak chcemy coś sprzedać, to jesteśmy olbrzymi i bardzo, bardzo duzi. Ale nie tylko Room Auction. Jak będziemy używać Room Auction i Morizona, czyli poprzednią firmę, którą rozwijałem i którą prowadziłem, jako pewien taki przykład, jako tło do tego, jak można przenosić biznes z offline'u do online'u i na co warto zwracać przy tym uwagę. Bardzo dużą uwagę zwracam, myśląc o biznesie, dużym biznesie, na skalowalność tego biznesu. Dlatego powiemy sobie trochę też o tym, czym ta skalowalność jest, przynajmniej w moim takim poczuciu. I będziemy mówić też o skalowalności liniowej i nieliniowej, bo tak naprawdę każdy biznes można przeskalować, tylko pytanie jakim kosztem, tak? Czy nam się uda to zrobić w taki sposób, żeby na tym więcej zarobić niż się narobić. I tak jak wspomniałem, wykorzystamy branżę turystyki online i nieruchomości online jako przykłady pewnych zachowań. To jest akurat branża, czy obie te branże przeplatały się w moim życiu zawodowym przez ostatnie między 13-14 lat. Także bardzo krótki tylko rys po to, żebyście, nie po to, żeby się chwalić, ale po to, żebyście wiedzieli, dlaczego o tym mówię. Ja na początku lat 2000 prowadziłem 2 hotele w Wielkiej Brytanii jako dyrektor tych hoteli i to był biznes bardzo offline'owy. Tak? On miał stronę internetową, ale był biznesem bardzo offline'owym. Tam natomiast zrodził się taki pomysł, żeby jednak trochę wykorzystać siłę, rodzącą się wtedy siłę internetu, bo to był początek lat 2000 w Polsce, jako branża internetowa dopiero rosła. Ludzie wtedy zaczynali myśleć o tym, że można byłoby też hotel zarezerwować przez internet. Teraz mało kto robi to inaczej. Tak? Przez te 10 lat bardzo dużo się w tej kwestii zmieniło. A ostatnie 8 lat z kolei spędziłem w branży nieruchomości online, najpierw prowadząc Gratkę, a potem grupę Morizon od w zasadzie samego początku do sytuacji obecnej, w której Morizon jest na giełdzie, jest jednym z, jakby z czołowych grup portali internetowych z branży nieruchomości, ale też zaczynało się tak naprawdę od początku, kiedy było tylko 3 osoby w firmie, teraz jest około 75, te przychody też na początku były w Morizonie w okolicach 4000 zł miesięcznie, teraz jest 1 300 000 zł miesięcznie, więc trochę udało się tą firmę rozwinąć. I udało mi się też przez to zebrać trochę doświadczeń, które teraz zamierzam znowu, wracając do branży hotelarskiej, wykorzystać. Ale przejdźmy jeszcze do tych definicji biznesu online i offline, przynajmniej moich takich subiektywnych. Możecie się z tym nie zgodzić, możecie inaczej na to patrzeć, na pewno nie są to definicje słownikowe, ale tak jak ja rozumiem biznes online jako taki, który może być dużym biznesem, tak? To są przykłady biznesów, które działają w modelu software as a service, tak jak Brand24, tak jak Salesmanago, czyli firmy, które sprzedają swój produkt jako pewien panel, jako jakieś narzędzie, tak? Dlatego ma to znaczenie, że z każdym nowym klientem ja nie potrzebuję mieć kolejnego nowego pracownika do obsługi tego klienta, nie potrzebuję mieć
takiej samej ilości nowych materiałów kupionych, żeby tego klienta obsłużyć, tylko jest to skalowalne. Tak? Ja mogę mieć jednego pracownika, który obsłuży 10, jak i 100 klientów. Jeśli nie będę miał tego zautomatyzowanego w formie narzędzia, to mi się nie uda. I dlatego tego typu biznesy, między innymi też takim biznesem jest Room Auction, które są skalowalne w sposób nieliniowy, takie biznesy nazywam biznesami online. Natomiast biznesy offline to są wszystkie takie biznesy, które przeskalować bardziej nieliniowo się nie da albo jest trudno. To są wszelkie usługi osobiste. Tak? Na przykład jeśli prowadziłbym kancelarię prawniczą i miałbym wykonywać usługi doradcze, to się okazuje, że żeby obsłużyć 10 więcej klientów, ja potrzebuję zatrudnić kolejnego radcę prawnego. Żeby obsłużyć 100 klientów, muszę mieć 10 radców prawnych, tak? Bo mniej więcej każdy obsłuży 10. Ale już żeby obsłużyć 10 tysięcy klientów, tak, to znowu muszę liniowo zatrudnić tylu pomocników, tylu radców prawnych, tylu adwokatów, żeby jakby przemielić, mówiąc brzydko, tą klientelę. Tak? Więc to jest biznes, mimo że w internecie on może mieć własną stronę internetową, to jest to jednak biznes bardziej offline'owy. I powiem sobie też trochę o tej skalowalności, czy jakby wrócimy do matematyki, czy ją lubicie, czy nie, jakby to jest akurat jeszcze matematyka prosta, nie będziemy tutaj całkować ani jakichś innych rzeczy skomplikowanych robić, ale trochę o tej liniowości powiemy. Czyli czym jest ta skalowalność biznesu? Dla mnie skalowalność biznesu jest właśnie odpowiedzią na pytanie, ile muszę się narobić, tak? Czyli jakby jakim kosztem mogę zwiększyć swój biznes razy 1000? Bo jeśli to będzie koszt razy 1000, żeby mój biznes urósł razy 1000, to jest to też przeskalowanie, ale jest to przeskalowanie liniowe, tak? Czyli mówiąc inaczej, jeśli mam sprzedać telewizory, tak? To żeby je podwoić, to muszę po prostu sprzedać 2 razy telewizorów, tak? Czyli mam 2 razy więcej telewizorów, muszę obsłużyć 2 razy więcej klientów, zapłacić 2 razy więcej za te telewizory, żeby je kupić, narobić się razy 2. Nie chciałbym się narabiać razy 1000. Ja jestem na tyle leniwy, że wolałbym się jednak narobić powiedzmy razy 2, a nie razy 1000. Więc tak wygląda liniowa skalowalność. Tak? A jak z tą nieliniową wygląda? W przypadku takiego biznesu online, przynajmniej w taki sposób, jak ja go staram się rozumieć, to jeśli chcę zwiększyć skalę działania biznesu online, to rozwijam produkt. Czasami muszę dokupić trochę więcej ruchu, myślę o konwersjach, ale przede wszystkim automatyzuję. Tak? Czyli robię to, czego nie chcę, żeby musiał robić każdy nowy pracownik. Tak? Czyli używam narzędzi, na przykład takich jak Sales Manago, które pozwalają zabrać ręczną robotę i obsłużyć znacznie większą ilość klientów. Tak? Google AdWords, czyli główny produkt Google'a, jest w dużej mierze automatyczny. Okej, nadal pracuje tam pewnie ze 100 tysięcy ludzi, ale jak na skalę tego biznesu globalnego i na wiele milionów klientów, których obsługuje, to jest to biznes automatyczny. On się dzieje sam. Tak? Każdy nowy klient nie powoduje, że firma Google musi zatrudnić kolejną nową osobę. Gdyby tak było, to by firma nie była tak duża. Czyli w tym biznesie online'owym ja nie chcę musieć, tak? Jakby tak chciałbym ten biznes rozumieć i tak chciałbym go prowadzić, żeby zwiększyć rozmiar biznesu 10-krotnie, ja nie muszę mieć razy 10 serwerów, nie muszę mieć razy 10 pracowników i razy 10 materiałów, które są potrzebne do tego produktu. Bo jeśli nie uda nam się tego znaleźć, tak? Znaleźć jakby takiego przelicznika, że mnożę biznes razy 100, ale tylko kosztami razy 10, to tak naprawdę prowadzimy biznes offline tylko w sieci. Tak? Jakby sieć może być oczywiście wizytówką dla tego fryzjera. Tak? Fryzjer nie musi mówić, że on ma teraz biznes online. On nadal będzie dobrym fryzjerem, jeśli będzie offline ze stroną internetową, responsywną, tak? Bo inaczej zginie, jak nie będzie responsywny, zgadza się. Ale to nie jest tak naprawdę biznes online. To jest cały czas biznes offline, tylko po prostu posiadający swoją obecność w internecie. A dlaczego o tym mówię, o tej skalowalności? Jakie to ma przełożenie, oprócz tego, że szef czy właściciel firmy się mniej narobi, bo to uważam jest bardzo ważne, żeby się mniej narobić, ale ja uważam, że to po prostu pozwala zrobić duży biznes. Teraz to mam na myśli, mówiąc duży biznes. Z czasów szkolnych bardzo mi się podobała taka grafika, która pokazywała, czy pokazuje cały czas, jak potężne jest Słońce, jak duże są niektóre planety i jak mała jest Ziemia. Ziemia, to domyślam się, że to jest to. Tak? Jak komuś świecę w oczy w tej chwili, to proszę, żebym przepraszam. Tak? Ale widzimy, jak mała jest Ziemia, czyli powiedzmy ten nasz biznes, jak duże są inne biznesy i jak duże jest to Słońce. Właśnie zawsze mi się podobało, że na tych obrazkach nie można było całego Słońca zobaczyć, bo ono było tak duże, że widać było tylko lekkie zakrzywienie i można było się domyślać, jak duży jest ten biznes. Próbowałem wam
Przygotowując się do tej prezentacji, chciałem wam pokazać kilka biznesów z branży właśnie hotelarskiej i branży nieruchomości. Może nie będzie tak ładna grafika jak u Bartka. U mnie grafika jest taka excelowo, powerpointowa, arialowa, także wybaczcie mi, to jest najładniejszy slajd z całej prezentacji, więc dlatego celowo go zostawiam trochę dłużej. Bo nie mój, tak? Źródło grzecznie podałem. Spróbowałem wam pokazać kilka biznesów, też chciałem je ułożyć w taki piękny układ słoneczny, ale nie dało się. Bo te dysproporcje między biznesami, które chcę wam pokazać, są znacznie, znacznie większe niż w układzie słonecznym. Jak to wygląda? Zacznijmy sobie od małej planety. Room Auction w obecnym stanie jest warta około $1 milionów amerykańskich. Dlaczego jest tyle warta? W ogóle firmy są warte tyle, ile chcą za nie zapłacić inwestorzy. W przypadku następnych firm, które wam będę pokazywał, ta wartość jest czysto giełdowa, bo wszystkie spółki, które będę pokazywał dalej, są notowane publicznie, więc jakby ich wartość akcji, wartość spółki jest giełdowa. Wartość Room Auction jest w tej chwili omawiana na tym poziomie z inwestorami, którzy rozważają dołączenie do mnie, do tej firmy. Więc stąd ta wartość taka wyjściowa, w pewnym sensie uznaniowa na podstawie rozmów z kilkoma inwestorami, natomiast wszystkie inne, które zobaczycie, raczej będą większe, można się domyśleć po wielkości tej kropki. To są już wartości giełdowe spółek notowanych. Pierwsza, z którą chciałem porównać Room Auction, to jest Morizon. Firma, którą już tam wspominałem, że trochę udało mi się tam z zespołem, zarządem i przez różne przejęcia zwiększyć. Ona jest Morizon w tej chwili, grupa Morizon, czyli serwisy domy.pl, oferty.net i Morizon i domy i sam ten portal jeszcze, jest warta około $7 milionów. To jest branża nieruchomości, tak można powiedzieć, no rzeczywiście branża nieruchomości większa, ale oczywiście Room Auction jest ciągle malutka, dlatego że dopiero zaczęła. Co z tego, że była założona w 2003 roku, jak tak naprawdę dopiero 3 tygodnie temu zaczęliśmy to rozwijać. No ale teraz odjedźmy kawałek tą kamerą i zobaczmy ten Morizon, teraz jest tutaj, tak? Ta kropka to nie jest, jak powiem, złamany piksel, tylko to jest Morizon, po prostu odjechaliśmy tą kamerą trochę więcej. I porównujemy już teraz bardziej porównywalne dla Morizona, czyli odpowiednika Morizona w Stanach Zjednoczonych. To taki duży kraj tam za rzeką, znaczy nawet za wodą większą niż rzeka. Porównałem Morizona z połączonym tworem Zillow i Trulia, czyli 1 i 2 na rynku amerykańskim, jeśli chodzi o ogłoszenia w nieruchomości. I to jest firma taka. Tak? To jest już to pierwsze słoneczko, które, że tak powiem, widzimy. Nie mylić z innymi słoneczkami, bo to nie o to chodzi. Tutaj wartość Zillow i Trulia po połączeniu to jest $5,5 miliarda. A to jest nadal tylko serwis ogłoszeniowy z branży nieruchomości, nadal działający tylko na jednym rynku, tylko w Stanach Zjednoczonych. Okej, jest to największy rynek, jeśli chodzi o nieruchomości. Tam działa ponad 1 milion pośredników, więc rynek jest duży. W siłą rzeczy tam wszystko jest duże. Ale zobaczcie, to jest ciągle jeszcze malutkie. Bo teraz sobie odjedziemy jeszcze trochę tą kamerą. I się okazuje, że ten Zillow, który by przecież był taki duży, jest teraz taki malutki. Tak? Idziemy dalej. I to jest Booking.com. To jest lider branży, w której w tej chwili działa Room Auction, czyli dokładnie firma Priceline, ale która w 2005 przejęła Booking.com i w tej chwili jest zdecydowanym liderem branży turystyki online. $60 miliardów wartości firmy. To jest firma, która ma zysk netto na poziomie $10 miliardów. Tak, czyli mają po prostu wolnego cashu, który im został po całej zabawie, marketingach i tak dalej, to im zostaje $10 miliardów co roku, czyli tam 3 z hakiem miliarda dolarów. To jest firma, która wydaje $4 miliardy na AdWordsa. Troszkę dużo, więc pewnie ciężko będzie ich akurat tym budżetem tutaj jakby jakoś pokonać, jeśli chodzi o Room Auction, ale jakieś tam pomysły są. I ostatnio już tylko tak dla porównania, bo może nie wszyscy kojarzyli, że Booking.com jest taki duży, ale Booking.com nie jest największy, to jest Google. Czyli znowu zawsze jest ten większy, zawsze jest ta większa ryba, która zje tą mniejszą, tak? Ale zobaczcie, że Google jest tylko 6 razy większy od Booking.comu. Biorąc pod uwagę, że Booking.com się skupia tylko na jednej branży, czyli tylko na branży turystyki online, tylko na sprzedaży hoteli, to ten Google wcale nie jest tak dużo większy, tak? Obsługujący znacznie większą ilość branż, znacznie większą ilość klientów i będący jeszcze bardziej globalną firmą. Ale tak czy siak, no powiedzmy na chwilę zapomnijmy o Google, jeszcze, że tak powiem, nie aspiruję do tego, żeby Google'a pokonać, ale tego to by fajnie było. Tak? Na razie to będzie też powtórzone później na kolejnym slajdzie, ale Booking.com na razie jest tylko 60 tysięcy razy większy od Room Auction. Ale to postaramy się, że tak powiem, zmienić w najbliższym czasie. Czyli to jest ten układ słoneczny, który pokazuje, że te duże biznesy online'owe, wszystkie te biznesy, które te zaczęliście, one są właśnie skalowalne nieliniowo.
Gdyby Google miał do każdego dolara, którego zarobi na AdWordsie, dotrudniać kolejnego pracownika, to nie byłby taki duży, nie miałby takiej wartości. A przez to, że jest nieliniowo skalowalny, tak samo jak Booking.com, tak samo jak Trulia, tak samo jak Morizon, to te firmy rzeczywiście rosną i robią się takie duże jak Słońce i planety. Gdyby wszystkich pracowników Booking.com zaprosić na aulę, musielibyśmy mieć 50 takich sal. Tak, żeby sobie wyobrazić, to są tylko pracownicy Booking.com, tak? Jest ich 13 tysięcy pracowników w 150 krajach mają biura. No generalnie dość duża firma, tak? Urosła jak na serwis internetowy, który sprzedaje hotele. To, o czym wspomniałem, na razie, tak, te 60 tysięcy razy większy jest Booking.com. Fajnie byłoby, żeby tak w perspektywie, powiedzmy, nie wiem, no 2-3 lat, żeby to było tylko 10 tysięcy razy więcej. To byłbym w stanie z tym żyć, tak? Przynajmniej jakby na tym początkowym okresie. I mam nadzieję, że zajmie mi to mniej czasu niż w Morizonie. Ale teraz tak, dlaczego ta turystyka, tak? Bo widzieliśmy oczywiście Google'a, który jest większy, ale ta turystyka, która w przypadku Booking.com jest bardzo duża, dlaczego ona jest aż tak łatwiej skalowalna niż nieruchomości? Nie wiem, czy macie jakieś pomysły, dlaczego Booking'owi lepiej wyszło niż Trulli? Zadam nagle pytanie, przepraszam, nie uprzedziłem wcześniej, żeby do pytania. No dobrze, to ja może podpowiem. Jeszcze możecie chwilę pomyśleć, tak, nad ewentualnymi sugestiami, bo to mówimy 11 razy większy. Ta 11 razy większy, jak firma jest mała, to wtedy łatwo być 10 razy większym. Ale jeśli firmy są już duże, tak, i porównujemy kwoty 5,5 miliarda do 60 miliardów dolarów, no to wtedy zaczyna się stawiać, ok, to jest 50 miliardów różnicy między tymi firmami. Tyle Wojsko Polskie wydaje przez 6 lat na zbrojenia. A to są tylko serwisy internetowe, które sprzedają albo nieruchomości, albo no, jakieś tam wakacje, tak? Czy hotele. Więc dlaczego? Tak? Zastanawiałem się nad tym, jakie są elementy i takie główne cele, czy główne elementy, które mi się przyszły do głowy, to jest kwestia częstości użycia. Nieruchomości kupujemy trochę rzadziej niż korzystamy z hoteli. Tak? W Stanach to jest około 7 lat, czy co 7 lat, tam bardzo często ludzie zmieniają miejsce mieszkania. W Polsce ten okres jest jeszcze dłuższy. Czyli koszty zbudowania świadomości marki z perspektywy serwisu nieruchomościowego są znacznie większe, bo ja teraz wydam pieniądze na reklamę, a ktoś może dopiero za 10 lat chcieć mieć taką potrzebę, tak, żeby skorzystać, żeby kupić nieruchomość. Z hoteli korzystamy częściej. Dopięcie transakcji online. Jeszcze nie ma takich serwisów internetowych z branży nieruchomości, które dodają nieruchomość do koszyka, płacą ją transferem i przychodzi w paczkomacie. To jeszcze nie jest ten etap. Tak? Może kiedyś będziemy mieli drukowane domy, tak, i będziemy sobie tam dmuchać, za przeproszeniem, i może tak to będzie działało, ale na razie tak to nie działa. A w przypadku branży hotelarskiej to dopięcie transakcji następuje online. Tam podajemy numer karty kredytowej, mamy zarezerwowany hotel, kwoty są mniejsze, więc też jakby wstrzymywanie nas przed transakcją jest znacznie mniejsze. I to pozwala też, przez to, że można dopiąć tą transakcję online, czy jakby to sfinalizować, na prowizyjne rozliczenie. W branży turystyki online już od wielu lat hotele płacą prowizję takim serwisom jak Room Auction czy jak Booking.com za to, że dostarczą one klienta. Jak myślicie, jaki procent prowizji pobiera Booking.com za swoją rezerwację? 2, 3, 10? Wyjściowe jest 15, ale jeśli chcemy być wyżej na liście, możemy zaoferować nawet 49% prowizji. Czyli hotel, tak? Biznes offline'owy, który ma ludzi, zresztą Booking.com też ma ludzi, jak już słyszeliśmy, tak? Ale nawet do połowy swojego przychodu hotel może oddać Booking.comowi tylko po to, żeby mieć pełny hotel. I to wbrew pozorom nie jest głupie, bo jak za czasów, kiedy pracowałem w hotelu, policzyliśmy, że w większym hotelu, który ma rzeczywiście więcej pokoi, realny koszt wynajęcia, czy jakby koszt zmienny, który decydował o tym, czy opłacało się dany pokój wynająć, czy nie, to było około 8 funtów, gdzie 90 funtów mieliśmy stawkę wyjściową za nocleg dwuosobowy. Dlaczego tak mało? Bo to było tylko... Tak wychodzi, ale teraz powiem dlaczego. Bo to jest kwestia tylko kosztu pół godziny pokojówki czy pokojowego, który musi to sprzątnąć i uzupełnienia ciasteczek i herbatki. Bo nawet wypranie pościeli jest zakontraktowane w hotelu. Nieważne, czy ja będę miał 10% obłożenia, czy 90%, ja zapłacę tyle samo, bo mam kontrakt z pralnią. Tak? Taki, powiedzmy, zmienny, który zależy od tego, czy ja wynajmę, czy nie. To nie jest oczywiście koszt zmienny w rozumieniu ekonomii, ale taki, czyli teoretycznie opłacałoby mi się ten niesprzedany pokój nawet za 10 funtów sprzedać, z nadzieją, że ktoś wyda coś w barze, że ktoś zaoszczędzone pieniądze wyda u mnie, tak? Niż żeby ten pokój został pusty. Tak? Szczególnie w większych pokojach ma to znaczenie. Stąd te 49% nie jest aż, wydaje się być no, nierealne, ale dla hotelarza on jest w stanie nawet czasami aż tyle zapłacić, bo i tak mu się to bardziej opłaca.
I jeszcze bardzo ważna sprawa. Trulia i Zillow to są tylko Stany Zjednoczone. Tak? To nie jest cały świat. A Booking.com to jest cały świat. Dlaczego? Bo turystyka jest podobna, gdziekolwiek byśmy chcieli jechać. Tak? Mówiłaś o tym, że jedziemy daleko, tak? Więc jakby spodziewamy się, że jak zarezerwujemy ten nocleg, to on będzie wyglądał, ten proces rezerwacji, tak samo. W nieruchomościach tak nie jest. Są inne przepisy, nie wszyscy mogą kupować, mówiąc delikatnie, nieruchomości w obcych krajach. Są inne, inaczej wygląda branża pośrednicza, inaczej wygląda nawet mentalność. Tutaj się wynajmuje części, tu się kupuje, to są zupełnie inne rynki. Trudniej jest przeskalować. Jest ich bardzo mało, tak jak no, McDonald's też w krajach muzułmańskich tam wołowinę zastępuje czymś innym, tak? Więc jakby są takie drobne różnice kulturowe, ale w przypadku turystyki online rzeczywiście tego jest bardzo mało. To jest łatwo replikowalne na cały świat. A Stany to, mimo że duży kraj, to jednak to nie jest wszystko. Tak? No i przede wszystkim ta skalowalność nieliniowa, tak? Czyli że możemy jedną aplikacją, okej, z różnymi wersjami językowymi i tak dalej, ale generalnie w skrócie jedną aplikacją obsłużyć cały świat. Tak? Tego nie można zrobić tak łatwo w branży nieruchomości. No ale to dlaczego w takim razie ten online jest taki trudny? Bo to nie jest jakby takie oczywiste, że ten offline teraz przeniesiemy do online, no i teraz wszyscy będziemy bardzo bogaci. Tak? To nie jest wcale takie proste. Bardzo często mówi się, że w internecie koszty wejścia są niskie. One pozornie są bardzo niskie, bo wynająć pokój w inkubatorze, w starterze, w parku naukowo-technologicznym można w miarę tanio. Można kupić laptopa za 1000 zł i już mam biznes internetowy. Tylko że to jeszcze nie jest ta skalowalność. Tak? Ja mogę sobie zrobić piękną prezentację w PowerPoincie w takich warunkach, mogę zrobić prostą stronę, ale to nie będzie przeskalowalne w łatwy sposób, w ten sposób nieliniowy. Tak, żeby zrobić coś, co klienci będą mogli sami obsłużyć. Tak? Czyli że będą mogli gdzieś tam się zarejestrować, uzupełnić sobie profil bez konieczności współpracy z pracownikiem danej firmy, to już musi być większa aplikacja. Tak? Już ktoś musi to napisać, ktoś musi ją zaprojektować. Trzeba użyć na przykład takie narzędzia jak UXPin do tego, żeby zamakietować to, co chcemy zrobić. Trzeba w ogóle pomyśleć, jak to ma działać i to jest już większa sprawa. Ta technologia też musi być skalowalna, tak? Że jeśli nam to zadziała na 10 klientach i 100 użytkownikach, to powinno też zadziałać na 10 tysiącach klientów i na milionie użytkowników. A to już nie jest takie proste. To powoduje, że w biznesie tym takim dużym online, czy takim, który chcemy, żeby był duży, musimy mieć masę krytyczną, musimy mieć pewną ilość klientów i użytkowników do tego, żeby zaczęło się to zwracać. Tak? W przypadku Morizona zaczęło się to zwracać między innymi na poziomie 100 tysięcy złotych miesięcznie przychodu. Tak? Wcześniej nie udawało nam się sensownie zejść z kosztami poniżej 100 tysięcy miesięcznie, żeby nadal myśleć o biznesie skalowalnym. Oczywiście można było mieć koszty niższe, czyli na przykład zatrudnić 1/3 zespołu, nic nie wydawać na marketing, mieć znacznie mniejsze moce, że tak powiem, serwerowe, powiedzmy tak w dużym skrócie, czy technologiczne, ale wtedy nie myślelibyśmy o tym biznesie w perspektywie większego biznesu. Optymalizować wynik finansowy przez cięcie kosztów jest bardzo łatwo, ale to nie rozwija biznesu. W tym online też jest problem konkurencji, bo przez to, że potencjalny efekt, potencjalny wynik, czy premia za ryzyko dla inwestorów w online jest duża, to tych pieniędzy jest bardzo dużo pompowanych w internet i jest dużo dużych graczy, którzy z większą łatwością zrobią to, co my próbujemy zrobić. Tak? Czyli konkurencja jest duża, bo też i nagroda za wygraną jest potencjalnie duża. Jeśli myślimy o biznesie globalnym, to bardzo fajnie, tak bardzo miło jest myśleć o biznesie globalnym, dodawać tak jak ja ostatnio często dodaję, zbyt często w hashtag going global i tak dalej, ale koszty globalnego marketingu też są global. Tak? To wszystko się skaluje razy naprawdę bardzo dużo. I mimo że my jako RoomAuction staramy się robić biznes ogólnoświatowy, to w tej chwili skupiamy się tylko na Wielkiej Brytanii. Nawet nie o to chodzi, że sprzedażowo tego nie ogarniemy, tylko marketingowo. Nie zbudujemy trafiku od razu na cały świat. Tak? Nie będziemy Facebookiem, który będzie miał miliard tam, czy 1,5 miliarda użytkowników. To nie jest tak łatwo. I ostatnia rzecz. Jeśli mówimy o biznesie globalnym, to konkurujemy nie z 40 milionami Polaków, tylko 7-8 miliardów, ile tam nas jest w tej chwili. Tak? Więc generalnie wszystko już było. Jak my tego nie wymyśliliśmy, to wymyślił to ktoś w Dolinie Krzemowej albo w Indiach, w Chinach, gdziekolwiek. Więc bardzo trudno, czy jeszcze trudniej w online jest znaleźć coś, czego jeszcze nie było. I to jest też pewną przeszkodą w myśleniu o tym dużym biznesie. Natomiast jest kilka takich sposobów, w których można zwiększyć swoje szanse i z tymi sposobami też chciałbym się z wami podzielić. Miałem ostatnio okazję rozmawiać z młodą dziewczyną, która właśnie w tym roku podchodzi do matury i ona się zastanawia, co będzie robić dalej.
Ja w takich wypadkach bardzo często mówię o miksie kompetencji, że nie wystarczy, że skończysz psychologię, bo w twoim czasie, jeśli skończysz tą psychologię, zanim dojdziesz do emerytury, tylko na Uniwersytecie Gdańskim 20 tysięcy ludzi też skończy tą psychologię. A prawdopodobnie nie będzie potrzebne 20 tysięcy psychologów. Więc pomyśl o innych kompetencjach, które w połączeniu z psychologią dadzą ci zestaw unikalnych dwóch kompetencji. A jak znajdziesz sobie jeszcze trzecią, to się okazuje, że takich, którzy mają takie akurat dokładnie te trzy kompetencje, jest znacznie mniej. Już tylko na przykład 10 tysięcy w skali kraju, tak? A w skali świata tylko milion na przykład. Tak? Oczywiście to jest kwestia pewnej świadomości, tak? Że jeśli byśmy tak samo przemnożyli tych absolwentów psychologii, to by się okazało, że będzie ich tam 100 milionów, tak? w przeciągu tam kilku lat. Więc chodzi o to, żeby dobierać takie różne kompetencje i tak różne kompetencje zdobywać, niekoniecznie kończyć trzy kierunki studiów. Niech to będzie jeden kierunek studiów po to, żeby mieć najbardziej potrzebną wiedzę, papierek, który czasami też się przydaje, a reszta niech będzie jakby zdobywana przez was, czy przez nas, tak, jakąś taką fascynacją, przez hobby, przez jakieś dodatkowe praktyki. Nawet tym bardziej, jak nie trzeba praktyk na studiach, to tym bardziej trzeba je robić, no bo wtedy ci, którzy nie musieli ich nie robić, ich nie będą mieli, a ja będę miał. Tak, więc trzeba szukać takiego miksu kompetencji, żeby mając, powiedzmy, skończone te 25 lat i tytuł magistra, żeby mieć na przykład trzy branże, w których się czujecie dobrze. Okej, no nie pracowaliście po 15 lat w każdej z tych branż, ale przynajmniej macie jakiś miks kompetencji, który może wam dać pewien początek. Dalej, doświadczenie zespołu. O tym też będę jeszcze tam chwilę mówił, że robić coś razem jest znacznie łatwiej. Gdybym miał teraz zaczynać Rumaukszyn jakby od nowa, jako jedna osoba, to nie miałoby sensu. Dlatego jest nas 13, tak? Od samego początku jest 13 osób w zespole i przez to łatwiej jest iść do przodu. Trzeci element to jest nisza na dużym rynku. Jeśli rynek nie będzie duży, o tym też na następnym slajdzie powiem, to nie wyjdzie, nie ma szans. Znaczy inaczej, nawet jak wyjdzie, to efekt będzie mały. Ta premia za ryzyko, tak, za nasze poświęcenie będzie mała. Więc jak już ma wychodzić, to grajmy na dużym rynku. Tak? To jest trochę tak, jak już mam grać w Totka, to dopiero jak jest 20 milionów kumulacji, to wtedy jakby no szanse są tak samo niskie, że wygram w Totka, tak? Ale przynajmniej jeśli wygram, no to nagroda będzie większa. Tak? Więc działać na dużym rynku. A dlaczego nisza na dużym rynku? Bo core business na dużym rynku jest zagospodarowany przez takich booking.comów. Tak? I będzie mi trudno zaatakować booking.coma, który ma disposable income, tak? wolnej gotówki na koncie 3,5 miliarda dolarów rocznie, bo jeśli on tylko zobaczy, że ja próbuję robić to samo, to on mnie szybko zje. Ja mam nadzieję, że booking.com kiedyś kupi Rumaukszyn, ale tak powiem jeszcze, pozwólmy Rumaukszyn urosnąć. Tak? Dlatego nisza, że można przebywać poniżej radarów głównej konkurencji, a konkurencji nie opłaca się do tej niszy wschodzić. Bo oni mają swój główny biznes gdzie indziej i dla nich nawet wejście do tej niszy byłoby jakimś zamieszaniem, byłoby niepotrzebnym skomplikowaniem ich produktu. Więc dlatego nisza, ale na dużym rynku. No i kwestia trakcji. Trakcja, czyli pokazanie, że dany pomysł już w jakiś sposób zadziałał, tak? że rusza, że jest jakaś pierwsza sprzedaż, że są pierwsi użytkownicy, pierwsze sukcesy w tym projekcie. Dlaczego trakcja? Zobaczcie, jakie ma to znaczenie. Jeśli pokażemy na jakimś wczesnym etapie projektu, że duża jest trakcja, czyli że mamy duży wzrost sprzedaży, że dużo ludzi nas kupuje, to wtedy mniej ważne jest to, jaki to jest produkt, jaki zespół. No bo skoro jest trakcja, jest sprzedaż, no to ten produkt i zespół są mniej ważne na tym etapie. Jeśli tej trakcji jest mniej, to wtedy się okazuje, że ten produkt i zespół są bardzo ważne. Jeśli jesteśmy na początku drogi, że tej trakcji jeszcze w ogóle nie mamy, to żeby inwestor, który ma na przykład nam pomóc zbudować ten biznes, uwierzył w ten biznes, to musi być bardzo dobre demo, bardzo dobry produkt, tak, czy projekt, prezentacja i zespół, który ma to wdrażać, jest krytyczny. Natomiast, wracając do dużego rynku, jeśli ten rynek będzie mały, to nieważne, jaki będzie produkt, jaki będzie zespół, inwestor i tak w to nie zainwestuje, bo ta nagroda potencjalna jest po prostu za mała. Ryzyko w każdym biznesie jest olbrzymie, że to nie wyjdzie. Większość biznesów nie wychodzi. Więc jeśli już mamy inwestować kasę w coś, co może wyjdzie, a może nie, to inwestujmy w to, co jak wyjdzie, to będzie duże. Tak, będzie takim booking.comem, będzie takim Googlem, będzie no, nawet taką Trulią, powiedzmy, tak? No te 5,5 miliarda też jest okej, dolarów. Ale wiadomo, na jakim rynku startujemy. Zgadza się, że są wizjonerzy. Zgadza się, jakby trafiają się takie złote strzały, które tworzą rynek. Generują rynek tak naprawdę i wtedy można zająć pozycję lidera.
Zgadza się, ale właśnie Blue Ocean też można na dojrzałych rynkach traktować, nawet trzeba, no bo tam gonić lidera tylko próbując go naśladować, no to z góry jesteśmy skazani na niepowodzenie. Więc o tej trakcji warto byłoby, żebyście też pamiętali. Ja staram się codziennie o tym pamiętać i tak motywować zespół sprzedażowy, żeby tą trakcję jednak pokazywać ciekawą. Jak w tym wygląda room auction, w tym, o czym mówiłem? W dużym skrócie, co to w ogóle jest room auction, to można by spróbować po polsku o tym powiedzieć. To jest system, w którym mówisz, ile chcesz zapłacić za hotel. To jest ta nasza nisza, tak? Branża niby ta sama, chodzi o rezerwację hotelu, ale nieco w inny sposób. Hotel pokazuje swoje normalne stawki, za ile chciałby sprzedawać, za ile sprzedaje swoje nieruchomości. Ty mówisz, ile chciałbyś zapłacić. Chcę przyjechać w niedzielę i zapłacę nie 90 funtów, ile normalnie masz, ale 70. Chcesz mnie hotelu czy nie? Hotelarz patrzy, kurczę, nie sprzedam wszystkich swoich pokoi w tym terminie, to lepiej mi go wziąć taniej niż nie wziąć w ogóle i mówi, tak, akceptuję. Prosta sprawa. Tak? Nie jest to bardzo, bardzo skomplikowany model. Dla hotelu sprzedany pokój, dla ciebie tańszy hotel, a dla nas 15%. Zaczynamy od 15, może dojdziemy do tych 409 kiedyś, ale na razie z sami 15 nie jest łatwo, bo nikt nas nie zna. Może nie nikt, ale... Nie, od wynegocjowanej. Już tak brutalni nie jesteśmy, żeby jeszcze jakby z tej wirtualnej ceny, bo okazałoby się, że wirtualne 15% byśmy wtedy mieli. Natomiast to jest jakby ten pierwszy moment takiego zgrzytu, tak? Bo wiem, że od 3 tygodni pracujemy, ale tak naprawdę ten system gdzieś tam sobie w podstawowej wersji od 2003 roku funkcjonował. I w tej chwili przez room auction przetoczyło się już 15 tysięcy zapytań rezerwacyjnych o wartości 4 milionów dolarów i współpracuje z nami 230 hoteli. Jak pierwszy raz tam przemieliłem bazę i zobaczyłem, ile tego jest, to mówię, wow, fajnie, to jest coś. Nie? A potem zacząłem dane booking.comu. 750 tysięcy rezerwacji dziennie, a nie 15 tysięcy przez dekadę. I 557 tysięcy hoteli, a nie 230. Tak? Taki tam drobiazg. Tak? Ale widać po prostu, jaka jest skala dużego gracza, a jak trzeba na początku, że zasuwać, żeby coś z tego zrobić. Czyli to, co... Znaczy, oczywiście, jeśli chcę wywrzeć dobre wrażenie na klientach, to nie pokazuję tego slajdu booking.comowego, tylko ten nasz. Tak? Staram się przemilczać, w jakim okresie udało nam się zdobyć te 15 tysięcy rezerwacji, że to 10 lat minęło od tego czasu. Tak naprawdę połowa tego była zrealizowana w rok, kiedy jeszcze jakby w 2004 roku, kiedy pracowałem dla room auction full-time'owo i to był jedyny rok, kiedy to się działo. Potem przez kolejne 10 lat ten projekt po prostu sobie czekał w zamrażarce i funkcjonował. A teraz to dopiero rośnie. Natomiast jeszcze w ramach takiego, nie wiem, krótkiego podsumowania tego, o czym mówiłem, tak? Podobnie działa Priceline, właściciel Booking.com. Natomiast tylko w jednym ze swoich produktów. Oni mają coś takiego jak Name Your Price. Tam działa to w taki sposób, że ja mówię, że chcę wyjechać do Londynu, mniej więcej w pierwszej strefie metra bym chciał zanocować i mam 50 funtów. Tam jest różnica taka, że to Priceline wybiera dla mnie hotel, w którym ja skończę. Ja nie mam żadnego wpływu na to, w jakim hotelu wyląduję. Pobiera ode mnie kartę kredytową i tak de facto od razu płaci za ten hotel. Więc jest pewne ryzyko, że jeśli komuś zależy na tym, żeby wiedzieć, w jakim miejscu wyląduje, to z Name Your Price Priceline nie skorzysta. W room auction jest konkretny hotel, on wybiera konkretny hotel, widzi jego zdjęcia, widzi jego dane, widzi, gdzie on jest i z tym hotelem konkretnym negocjuje. Więc w pewnym sensie podobieństwo jest, ale nie jest to do końca ten sam model. I w południowej Afryce kiedyś była kopia room auction, nawet dokładnie kopia. Serwis powstał w domenie room to auction, bo udało się skopiować komuś nasz model. Serwis zniknął po 2 dniach, bo akurat przez przypadek mieliśmy znajomego prawnika też w Johannesburgu i to w renomowanej kancelarii i po prostu dzień później zapukał z listem o zaprzestanie nieuczciwej konkurencji. Ale oczywiście to nie byłoby tak, ten pomysł nie jest niemożliwy do skopiowania. Mamy na to patenty, mamy na to, przynajmniej na część tego są patenty, na część tego są znaki towarowe, handlowe i tak dalej, ale to taka krótka tego dygresja. Zastrzeganie znaków towarowych czy patentów w internecie ma tylko tyle siły, ile ma się pieniędzy na to, żeby tego pilnować. Bo jeśli ktoś w Ekwadorze odpali room auction, tam nie wiem, co tam jest EU, nie EU, nie, ale jakiś tam Ekwadorus, to ja nie będę miał pieniędzy na to, żeby go tam ścigać, tak? Albo nawet będę się bał. Tak? Więc to nie jest kwestia tylko pieniędzy, ale jeszcze też kochones. Ale wracając do podsumowania, tak? Warto zadbać czy myśleć o biznesie takim, który może być nieliniowo skalowalny, bo jeśli myślicie o biznesie, który może być tylko liniowo skalowalny, to musicie być bardzo pracowitymi ludźmi. Ja do takich nie należę i tak bym biznesu nie chciał robić. Tym bardziej, że ta nieliniowa skalowalność pozwala myśleć o tym dużym słoneczku, że tak powiem, dużej planecie, dużym biznesie.
unikalny miks kompetencji, który powoduje, że trudniej was skopiować, bo jest mniej ludzi, którzy skończyli tylko tą psychologię, tak? Czy jest mniej ludzi, którzy mają miks kompetencji taki, jaki staramy się w zespole Room Auction zebrać, tak? Czyli mamy ludzi po filologii angielskiej, między innymi też obecną na sali obywatelkę Ukrainy, która bardzo ładnie mówi po rosyjsku. Część z was mogła zobaczyć film, gdzie Ira sprzedawała hotel już po rosyjsku, tak? Jakby sprzedawała Room Auction po rosyjsku. Do tego, jeśli się nawiąże jakieś doświadczenie hotelarskie, offline'owe, internetowe, pewnie jakieś tam dłuższe, bo od kilku lat, i do tego jeszcze się nałoży jakieś umiejętności zarządzania i sprzedaży, to wtedy się okazuje, że to już jest trudniej do skopiowania. To nadal jest możliwe do skopiowania, ale po prostu jest to trudniej zrobić. Nisza na dużym rynku, tak? Czyli jeśli ryzykować, to od razu na dużej wodzie, ale nie wychodzić jakby za szybko spod radaru konkurencji. Zespołem szybciej, zespołem łatwiej i bardzo was też bym zachęcał do tego, żeby zatrudniać mądrzejszych od siebie. To jest o tyle cenne, że wtedy można się znacznie szybciej rozwijać, a ten, jak powiem, kołek na górze wtedy nie jest jakby blokerem, tak, tego, co się dzieje w firmie, tylko ma szansę być lepiej. Dobrze jest zbierać doświadczenie u kogoś wcześniej. Budując Morizona wydałem kilkanaście milionów na budowanie Morizona. Teraz wydaję swoje pieniądze, wydaję jakoś tak oszczędnie, jakoś tak no, dłużej starczają, mam takie wrażenie. Warto myśleć, o tym też często Michał Sadowski z Brand24 mówi, myśleć globalnie, od razu. Tak? Jak myślicie o pomyślcie, zastanówcie się, czy to jest skalowalne globalnie. Niekoniecznie musicie to w tym samym roku robić. Może to być za 10 lat, ale myślcie o tym, czy ten biznes, który wam chodzi po głowie, czy on jest skalowalny globalnie. Jak nie, poszukajcie innego. Nie musicie sami z tym globalnie wychodzić, ale może jak już się tym zmęczycie, znudzicie, to sprzedacie komuś, albo weźmiecie kogoś do spółki, kto wam pomoże zrobić to z tego rzeczywiście biznes globalny. No i ostatnie, że praca musi być frajdą. Za dużo czasu spędzamy w pracy, żeby nam to nie przynosiło radości. Chyba tylko dłużej śpimy, może nie wszyscy dłużej śpią, ale generalnie jakby spanie i praca to jest jakby to, co nam dużo czasu zajmuje, więc to musi być frajda. A żeby to była frajda, to warto jest też mieć przyjaciół. My postawiliśmy w tym relaunchu Room Auction na Rocket Studio, który zdejmuje z nas bardzo dużo bólu, powiedzmy, głowy związanego z kwestiami IT i też z pewnym outsourcowaniem procesów w Polsce, bo Room Auction jest spółką brytyjską, a póki co nie ma nawet oddziału w Polsce, więc mając spółkę zaprzyjaźnioną, z którą możemy przeskalować ten biznes, rozwijając go z Gdańska, ale na skalę globalną, to jest bardzo, bardzo przydatne. I inkubator Starter, w którym zasiedliśmy i z którego czerpiemy bardzo, bardzo dużo energii. Ale to są tylko logotypy, a to są ludzie, z którymi po prostu jest weselej. Dziękuję bardzo.